Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, ale i uroczyście, bo to przed nami pierwsza odsłona programu Ocaleni, programu, który ma mówić o problemach związanych z uzależnieniami, ale także wskazywać drogę wyjścia z tychże uzależnień. Muzycznie towarzyszyć nam będą przy wszystkich odcinkach Arkadio i DJ Dugi. Witamy serdecznie, to program Ocaleni. Mamy nadzieję, że u Ciebie wiele w życiu zmieni. To Arkadio rymował już niedługo, poznamy jego historię, też jest to historia ocalenia, ale nie uprzedzajmy faktów. Na początku lat 80. Telewizja Polska wpadła na genialny pomysł, by jednorazowo zupełnie zrobić program, który będzie mówił o problemie alkoholowym nie jako o jakiejś patologii, ale jako o chorobie. Ta sytuacja, która miała być jednorazowym tak naprawdę prezentem na Dzień Trzeźwości, stała się 11-letnią historią. Cofnijmy się w czasie. Mówiłaś, że wpadniesz na krótko. Ja ilekroć trafiałem na detoks, to zawsze mówiłem, że to ostatni raz. Że... Chciałam popełnić samobójstwo. Ja jestem po 5 próbach samobójczych. Ja poleciałem na służebie, zrzuciłem się pod pociąg. Zapragnąłem jednej rzeczy, żeby moja córka, która była wtedy bardzo mała, żeby mnie nie pamiętała pijanego. Przestać pić, aby nie przegapić ostatniej być może szansy na miłość, ostatniej szansy na czyjś szacunek, ale przecież przedtem podeptało się wszystkie uczucia, przedtem zlekceważyło się wszelkie przejawy szacunku, jakie jeszcze ktoś dla nas mógł mieć. Żona, rodzina, w pracy, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, wszyscy. I to jest w ogóle takie nieprawdopodobne. Czy można rzeczywiście przestać pić? Szanowni Państwo, jak Państwo myślą, dla kogo ten wspaniały bukiet? Niespodzianka jest taka, że jest dziś z nami dobry duch tego programu, który zmienił, myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, tysiące ludzi. Halszka Wasilewska, przywitajmy ją brawami! Pani redaktor, z całego serca dziękuję i za te 11 lat, i za to, że dziś zechciała być Pani z nami na tej inauguracji czegoś, co mam nadzieję znowu będzie okazją do dawania nadziei. Jak Pani myśli, czy Wódko Pozwól Żyć zmieniło trochę oblicze alkoholizmu w Polsce? Zmieniło tyle, że ludzie zyskali nadzieję. Dowiedzieli się, że nie są tylko złymi ludźmi, którzy on nie umie pić. Jak nie umie pić, nie powinien pić. Ja nie umiem, ja jestem chory i szanujcie mnie. Ale jeszcze jedna nauka, którą wdrażałam i która weszła do świadomości społecznej. Ale jak już wiesz, że jesteś chory, to nie ma dla ciebie usprawiedliwienia, bo choroby się leczy. Odpowiadasz za co to robisz. Możesz trzeźwieć albo bądź sobie dalej draniem. Twój wybór. Zapraszam do loży ekspertów. Dzięki. Jeszcze raz gromkie brawa. A w loży ekspertów jest już pani Hania Ostrowska-Biskot, czyli psychoterapeutka uzależnień. Kobieta, która naprawdę serce swoje oddała temu, by ratować tych, którzy pomocy potrzebują. Cieszę się, Haniu, że jesteś z nami bardzo. Powiedz mi, czy pamiętasz programy Halszki Wasilewskiej i czym one były dla ciebie? Oczywiście, że pamiętam. Czym były dla mnie? No może dla mnie były łącznikiem między program pacjent-terapia. To były początki mojej pracy zawodowej. I zawsze pytamy pacjentów, co takiego się wydarzyło, że postanowiłeś przyjść się leczyć. I w tamtym czasie pracowałam w oddziale odwykowym na Kolskiej, na Górze. Gro pacjentów mówiło, bo moja żona obejrzała taki program, albo ja zobaczyłem taki program. Ja myślę, że w tamtych latach niewiele osób miało pojęcie, że to jest choroba. Picie było cechą charakteru, że to słaba wola. Niedobry, słaba wola. I taki w ogóle, no i tak. W ogóle nie utożsamia. Dzisiaj też nie jest do końca z tym łatwo. Ale Haniu, wiem, że ty znasz losy osób, które w programie bywały, a nawet kompozytora, który skomponował ten utwór, który był takim szlagwortem spotkań z panią Halszką. Co się dziś z nim dzieje? Dzisiaj się z nim dzieje tak, że nie mogę mówić nazwiska. Aha. Bo... A imię? Jan. Jan z Kazimierza. Jan mieszka w Kazimierzu, piękne maluje obrazy. Jest trzeźwy, wspaniały. Posłuchamy też dzisiaj naszych gości. Czy oni również pamiętają to, co Telewizja Polska dała całej Polsce i znów wraca do tej pięknej tradycji. Jest z nami Darek, który wiem, że pamięta programy Wódko Pozwól Żyć. Z czym one ci się kojarzą najbardziej, Darku, dziś? Ja nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale wiem, że to było gdzieś połowie lat
80., kiedy przyszedłem pijany do domu i przez przypadek włączyłem telewizor i był program Wódko, pozwól żyć, a ja dodałem krótko. Bo ja byłem wtedy na takim etapie, że chciałem żyć krótko, a intensywnie. Najintensywniej. I musiałem sobie zasłonić jedno oko, bo na dwa nie widziałem. I oglądałem. Oglądałem alkoholików, którzy byli tyłem do kamery, w czapkach, gdzieś tam, żeby ich twarzy nie było. Ja nie pamiętam, co oni mówili, ale kiwałem głową, że dobrze, że czyli dobrze. Byli wiarygodni, mimo że nie pamiętasz sensu nie, słów. Tak. Mhm. A efekt tego był taki, że za tydzień, kiedy przyszedłem znów pijany do domu, przyszedłem jeszcze gdzieś, była 17, to nastawiłem sobie budzik i ten budzik mnie wieczorem obudził i znów ten program oglądałem. Ja go oglądałem czyli kilka celowo razy. Programowałeś budzik, żeby tak, móc obejrzeć tak, halkę. Tak. Gdzieś tam się to światełko w tunelu zapaliło. Jest z nami też Wiesław, który sporo zrobił dla ruchu abstynenckiego w Polsce i dla trzeźwiejących alkoholików. Pamiętasz, Wódko, pozwól żyć? Ja najpierw przestałem pić, później dopiero powstał ten program. Ale ja już znowu zacząłem pić i ja płakałem, bo widziałem wszystkich swoich kolegów, Ryśka, Janka, Felka, jak pani Felka ich zapraszała. Się jak tak, jak pięknieją. Oni się wieją, a ja znowu padłem i znowu... Po ilu latach wróciłeś? Po 8 latach wróciłem z powrotem. Drodzy państwo, dziękuję pięknie za te wspomnienia. Ja mam nadzieję, że zaczynamy tworzyć nową historię. Historia, która da nadzieję, jak mówiła pani Halszka Wasilewska, tym, którzy dziś cierpią i zupełnie nie widzą rozwiązania. Najwyższy czas, byśmy poznali bohatera dzisiejszego odcinka. Kiedyś miał ksywę Kogut i pierwszego Irokeza w mieście. Był gwiazdą legnickiego punk rocka i laureatem festiwalu w Jarocinie. Żył na krawędzi. Rock'n'rollowe życie nie miało przed nim żadnych tajemnic. Dziś Andrzej pracuje z młodzieżą i jest terapeutą uzależnień. Ma żonę i troje dzieci i nosi dready. Dlaczego Andrzej Sowa radykalnie zmienił nie tylko fryzurę, ale i całe życie? O tym właśnie będzie. Dlaczego Andrzej Sowa radykalnie zmienił swoje życie i tak wypiękniał jak Feniks z popiołów, z tego koguta, który był zadziorny, stał się mądrą sową. Pokazuję, witając cię bardzo ciepło, twoją książkę, która się nazywa Ocalony, więc pasujesz jak ulał do pierwszego odcinka naszego programu Ocaleni. Bardzo wstrząsająca lektura. Daje nie tylko do myślenia, daje też właściwie no, 600 ton nadziei. Nadziei absolutnie wbrew nadziei. Co czujesz teraz w tym studiu, wiedząc, że będziemy sięgać do bolesnych fragmentów twojego życia? Czuję się dobrze, dlatego że ja jestem głęboko przekonany, że ta historia, która jakby zakończyła się w Bogu, ona ma być opowiadana, ona ma być niesiona dalej. Ja mam mówić o tym, co się wydarzyło w moim życiu, do czego narkotyki mnie doprowadziły, do czego mogą doprowadzić narkotyki innych młodych ludzi, kiedy za bardzo się jakby rozochocą takimi rzeczami. No ale też jest jakby nadzieja, tak? Może trochę nie kontrowersyjna, tak? Bo ja zostałem w 5 minut uzdrowiony z narkotyków, bo ja mówię o Panu Bogu. Wszyscy cię teraz nie cierpią. Ci wszyscy, którzy walczą ze swoim nałogiem i wracają, jak Wiesiek wcześniej mówił, po 8 latach. Ale mam nadzieję, że to się zmieni w trakcie programu. Powiedz mi, najboleśniejsze twoje wspomnienie z tego początku, nie brania, tylko życia. Bo skąd ta chęć do brania się musiała wziąć? Więc skąd? A ja myślę sobie, że to jest, wiesz co, taki całokształt jakby życia człowieka i dzieciństwo trudne i molestowanie seksualne przez sąsiada i chorowitość, która gdzieś tam mnie dosyć mocno dotknęła, że ja byłem taki nastygmatyzowany, zawsze gorszy, taki inny, nie? Słabszy. Powtarzam to często, to jest nie politycznie niepoprawne, niedorobiony, gorszej jakości człowiek, nie? I myślę sobie, że gdzieś potem w tym okresie dorastania, kiedy człowiek chce wejść w świat, bo się nim fascynuje, bo on jest piękny, no ja po prostu spotkałem złych ludzi, tak? Spotkałem kolesi, którzy pornografia, masturbacja, alkohol, wtedy jeszcze papierosy, no i mi to zaimponowało. To była szkoła podstawowa, 7 klasa i wtedy już jakby popłynąłem. Zobaczmy, jak płynąłeś. Ja
Ja fantastycznie zawsze czułem się na scenie. Ja nawet bez narkotyków wpadałem w jakiś trans na scenie. No, ja po prostu to kochałem, tak? No charyzmatyczny mi się wydało od razu. Był charyzmatyczny, taki dosyć. Działał na publikę intensywnie. Jarocin to był prestiż, tak? Jarocin to było coś takiego znaczącego, że jak ktoś zaistniał w Jarocinie, no to był rozpoznawalny. Po koncercie w Jarocinie, pierwsze co zrobiłem, jak dostałem kasę, wsiadłem w taksówkę i wyjechałem z Jarocina, patrząc, gdzie rosną maki na polach. Przynajmniej wobec było wiadomo, że wokalista zespołu Gwiazdor, jakby nie było na ówczesne czasy, jest uzależniony i to uzależnienie było widoczne, bo często nie pojawiał się na przykład na próbach. Na palce jednej ręki chyba można policzyć koncerty, na których nie był naćpan. Sławetny koncert w Ołczynie, w jego rodzinnym mieście. Po prostu to był na takim haju, że po prostu co kilka numerów znikał ze sceny, wymiotował. Hej, żegna was Marysia, pożegnajmy się. Cześć! Brzeg Odrzański, Głogów, Legnica, no strasznie zaćpane miejsce. Rzeczywiście, no kilkadziesiąt metr narkomańskich, gdzie produkowano heroinę. Na każdym kroku, w każdym miejscu można było spotkać kogoś. Mieliśmy płytę nagrywać, no a ja dziś w Warszawie ćpałem i produkowałem heroinę. No i czas przestaje płynąć, tak? Dzień czy pół roku. Okazało się, że minęło pół roku, tak, że strzał, robota, strzał, robota. Graliśmy w Koperniku, gdzie właśnie ćpał w kiblu i przyłapał go dyrektor Domu Kultury i miał zakaz wstępu. No musieliśmy powiedzieć stop. W sensie, że po prostu jemu powiedzieliśmy dość, nie ma sensu po prostu. Wiedziałem, że się staczy. Wiedziałem, że pojęcie tak zwanego sportowego grzania nie istnieje. Ja tam nie miałem oporu ludzi częstować, tak? Chciałeś? Proszę, tak? Masz, nie? Proszę, masz. Andrzej zaczął szykować działkę. Przygotował mi rękę. I tylko zapytał, czy jestem pewna, że chcę. Powiedziałam, że tak. Powiem ci, Andrzej, zrozumieć mi trudno. Pamiętam, jak ze swoim zespołem 19.30 wysłaliśmy kasetę na Jarocin, żeby się tam załapać. Nawet do nas nikt nie dał sygnału, że to się w ogóle do czegoś nadaje. Ty jedziesz do Jarocina z kapelą Marianne Feli, zdobywasz nagrodę publiczności, grasz na wielkiej scenie, wracasz do miasta jako gwiazdor, ale już nawet podczas powrotu nie jesteś w stanie się powstrzymać od tego, by dawać działkę. Czy to była chemia, czy to była psychika, to, że brałeś tak ostro już wtedy? Rzeczywiście, no w przypadku heroiny to jest i psychę miałem zrąbaną dosyć poważnie, bo ja byłem bardzo poważnie uzależniony, ale przede wszystkim no, działki, które brałem, a ja brałem 15 do 20 ml heroiny dziennie, czyli tak dla wielu ludzi ja to często... A ile jest dawka śmiertelna? To jest tak 1 ml dla człowieka, który z tym narkotykiem nie miał styczności, jakby przywalił takiej dobrej, garowej hery polskiego kompotu tak zwanego. 20 razy więcej niż dawka śmiertelna 20 spożywałeś? Razy więcej, no ale wiesz... Jakim cudem ty masz jeszcze kości swoje? Nie no, kości to mam. Z żyłami troszeczkę gorzej. No ale to wiesz, no już potem jakby to uzależnienie doprowadziło mnie do takiej sytuacji, że ja nie byłem w stanie bez narkotyków fizycznie funkcjonować, ponieważ... Ja miałem w końcowej fazie takich jakby odstawieńczej takie nieżyt jelitowo-żołądkowy ostry, że ja po prostu umierałem, tak? Ja w domu leżałem, gdzieś tam leżałem, we własnych fekaliach i to nieraz, tak? Czyli robiąc pod siebie, wymiotując pod siebie, bo z odwodnienia już nie byłem w stanie zrobić tam kilku kroków do toalety, bo nie miałem siły już siedzieć na toalecie. Zdrowie na pewno traciłeś po prostu w tempie wyścigowym formuły pierwszej, ale co jeszcze zabierały te narkotyki tobie tak po wszystko, kolei? Narkotyki zabierają wszystko. Narkotyki zabierają miłość, narkotyki zabierają przyjaźń, narkotyki zabierają
spontaniczność, narkotyki zabierają wszystko człowiekowi. Narkotyki powodują, że człowiek staje się smutny, skoncentrowany tylko na tym, żeby w pewnym momencie zdobyć narkotyk, i znaczy zdobyć pieniądz, zdobyć narkotyk. A w zamian odrobinę ulgi. Czy zgadzasz się z taką definicją uzależnienia, że jest to zakochanie w swoim absolutnie śmiertelnym wrogu? Myślę, że to tak jest, bo na początek jest to coś wspaniałego, tak? Ten high, ta nirwana, którą daje narkotyk, przynajmniej heroina, a potem się orientujesz, że jesteś z ręką, znaczy sam jesteś cały w nocniku. Nie? Byłeś ofiarą tej śmiertelnej pułapki, ale też i katem, bo jak słyszę, częstowanie herą nie było dla ciebie problemem, a produkcja też nie tylko pewnie na własne użytek. Nie no, wiesz co, to były takie czasy, że jak produkowałeś, musiałeś część towaru sprzedać, żeby mieć na odczynniki, na słomę, żeby mieć na kromkę chleba, tak? Więc normalną było rzeczą, że facet, który robił towar dla siebie, część tego towaru puszczał. Ja nigdy nie robiłem czegoś takiego, że przyćpaj, tak? Czyli na zasadzie takiej, że jakby zachęcałem ludzi do tego, ale jak oni sami mówili, że chcieliby, bo też kiedyś byłem w takiej sytuacji, tak? Kiedy anioł mnie zapytał kiedyś, chcesz przyćpać, to ci powiem, no to chcę, nie? I tak jakby wielu ludzi przeze mnie zostało też wciągniętych w uzależnienie. W tym wypadku to był taki bardzo czarny anioł. Czy zdarzały się na twojej drodze osoby, które mówiły, Sowa, nie musi tak być, otrząśnij się, kto to był? Znaczy przede wszystkim chłopaki z zespołu, bo oni naprawdę, przecież oni byłyby takie momenty, że oni wyciągali mnie z kibla, tak, naćpanego, i stawiali mnie przy mikrofonie. Jest taka scena w tym Skazany na bluesa, nie, jak tam Rysia stawiają. To ja miałem takie same sytuacje, tak? Stawałem przy scenie naćpany, dopiero jak gdzieś tam zaczynali grać chłopaki, to ja łapałem, o co chodzi. Wiele razy im to przeszkadzało, tak? Bo oni widzieli, że my, wiesz, kontrakt na płytę przyćpałem, koncerty przyćpałem. A drzwi do domu miałeś zatrzaśnięte już? Wymienione zamki, nikt się nie wpuszczał? Długo była taka sytuacja, że ja do domu wracałem pod hasłem pomóżcie, odtruję się, będzie dobrze. I rodzice na to przystawali, ale był taki moment, kiedy już, wiesz co, okradłem ich czterokrotnie. W zasadzie ja nie miałem skrupułów potem, tak? Bo ja już robiłem potem straszne rzeczy i kradłem, i napadałem na ludzi, wyłudzałem, i żebrałem, i sprzedawałem kradzione rzeczy, i robiłem wszystko chyba, tylko nie zabiłem człowieka. Wrócimy za chwilę do twojej historii, ale chcę udać się do publiczności, dlatego że tam wśród osób dziś zaproszonych do studia jest Marzena, która odegrała ważną rolę w życiu naszego dzisiejszego bohatera. Przed chwilą widzieliśmy cię w takim momencie dramatycznym podczas tego felietonu, w którym powiedziałaś, zrób i dla mnie. I on zrobił, czy nie zrobił? Mówię o działce. Nie zrobił. Czyli ocalił z tego, który wyciągnął do niego pomocną dłoń. Dlaczego prosiłaś o heroinę? To jest w sumie trudne pytanie, dlaczego. Tak czasem się właśnie zastanawiam, jak to się stało, że ja chciałam spróbować. I wydaje mi się, że... Chciałam w jakiś sposób też trafić w ten świat, w którym żył ówczesny Kogut. Gdzieś na pewno też była taka ciekawość, jak on tam w tym wszystkim funkcjonuje. Z drugiej strony też była jakaś taka obawa i strach, ale mimo wszystko chciałam gdzieś znaleźć się też w tym świecie, żeby to zrozumieć, co on odnajduje w tym wszystkim. Skąd znalazłaś odwagę, żeby o sobie tak zdegenerowanej, bo nie oszukujmy się, ówczesny Kogut nie miał nic wspólnego z dzisiejszą Sową. Był człowiekiem zdolnym do wszystkiego. Skąd znalazłaś odwagę, żeby nieść pomoc komuś tak niebezpiecznemu? To nie była odwaga pochodząca z tego świata. Dostałam ją gdzieś tam z góry. Gdyby nie pomóc właśnie z góry, to podejrzewam, że nie znalazłabym w sobie takiej siły i mocy. Za chwileczkę poznamy dalszą część także waszej wspólnej historii i dowiemy się, co dalej było z tym niezmiernie dobrze zapowiadającym się liderem punkowej kapeli, a jednocześnie zdegenerowanym człowiekiem na kraju śmierci. Wszystkich tych, których porusza ta historia, albo tych, którzy pragną podzielić się swoimi historiami, zapraszamy na naszą stronę facebookową. Szukajcie nas tam, Ocaleni TVP. Na pewno dużo historii, które będą jakoś podobne
podobne do tego, co przeżywacie dziś, będąc w kryzysie, tam się znajdzie. A teraz zobaczmy, co dalej działo się z liderem zespołu Marianne Feli. W Legnicy wielu znajomych Koguta z młodości dawno już nie żyje. Czemu się nie udało Irkowi i przejść po swoje życie? Nie wiem, tak? Dlaczego Piotrek musiał umrzeć? No też nie wiem. Dlaczego wielu moich przyjaciół kończyło tak, a nie inaczej? Trudno powiedzieć, tak? Moja matka nie wierzyła już. Jak kiedyś z nią rozmawiałem, to ona mówi, że ona nie wierzyła, że ja w ogóle wyjdę z narkotyków, nie? Że to po prostu prowadzi do śmierci. Nie? No bo to prowadziło do śmierci. W zasadzie zakładałem, że umrze. Że przedawkuje któregoś razu i będzie po nim. Wydawało mi się to oczywiste. Ten moment, jak tam w tej piwnicy mieszkałem, to był właśnie taki straszny moment, nie? Że no i co? No i zdechnę tu gorzej jak pies na ulicy, tak? Przecież nikt nie wiedział, że ja tam żyję, tak? Ja się pewnego razu obudziłem w piwnicy ze szczurem, który wpierdzielał moje zgniłe strupeczki z kosteczki, nie? To był chodzący trup, śmierdzący jak trup i w jego oczach nie było już nic. Zrodziła się wtedy we mnie jedna myśl, że chcę i muszę mu pomóc. Najważniejszy moment mojego życia to 3 luty 93 rok, kiedy zostałem uzdrowiony z głodu narkotykowego. Ja w pociągu dowiedziałem się, że jedziemy na rekolekcję. I dla mnie to był po prostu bomba, szok po prostu straszny. Huknął na mnie, zwyzywał mnie. Że co ja sobie w ogóle wyobrażam, w jakie klimaty go wkręcam, jaką ma tam swój świat, swoje jakieś tam wierzenia, jakieś wróżby i inne rzeczy. Po czym poszedł do kibelka, przyćpał. Jak się już dowiedziałem, że jadę na rekolekcję, nie jechałem, nie było odwrotu, tak? Czyli chciałem zrobić tam burdę. Co ja najlepszego narobiłam? Pojedziemy tam, zrobi tam zadymę, rozpieprzy mi tą imprezę jezuskową, tak jak obiecał. No ale myślę sobie, no cóż, jak już się powiedziało, a no to trzeba do końca, najwyżej wróci stamtąd. Ale został, nie wrócił, ale zanim na tą imprezę jezuskową, jak słyszałem, się udamy, to jestem bardzo ciekaw, jak wyrwałeś tym szczurom z piwnicy. Ten popiel miał dużo mniej szczęścia od ciebie. Nie pamiętam, tak? Ja wielu sytuacji nie pamiętam. Ale to takich. Spojrzenie tego stwora, który cię zjadał, pamiętasz? To no, pamiętam. To pamiętam. Jeszcze cię dorwę myślał. Tak, nie, no to ja tak sobie właśnie jakby pomyślałem, nie, że on tak na mnie patrzy, że i tak cię zeżre. Nie? Także to było takie... Nie ruszaj się mięso. Wiesz co, no to było takie bardzo straszne doświadczenie, dlatego że człowiek, który 26 lat gdzieś tam... No miałem szansę zaistnieć na scenie rockowej, a tutaj nagle, wiesz, masz też świadomość, że na własne życzenie, tak? Bo to na własne życzenie jakby władowałem się w taki kanał i to wszystko poszło się paść. Zgubiło się. Zgubiło się, nie? A do tego wszystkiego ja tutaj, tak? Gnijący, zawszony, śmierdzący w tej piwnicy, nie? Pokarm dla szczurków. Znajdą, jak się zacznę rozkładać. No i to będzie tyle, nie? Ale to był szalony pomysł, że człowieka w takim stanie mniej więcej, może lekko podratowanego herbatą i ciepłą zupą, brać na rekolekcje charyzmatyczne, gdzieś do śpiewających i klaszczących pięknych dziewcząt. Przyjeżdżasz tam i co widzisz? Wszyscy cię witają. Wiesz co, ja w ogóle panu. Myślałem, że oni czpają dosyć dobrze coś, bo to oni chodzili tacy tam. Halleluja, chwała Panu. I ja pamiętam, że też tak próbowałem się jakoś miksować, bo te laski mi się zaczęły podobać. Chwała Pani, chwała Pani. Trochę mnie spył facet, który mnie tam wyściskał. Księdza chciałem lać, bo już miałem agresję w sobie. Natomiast jakby mnie poruszyło na tych rekolekcjach, świadectwa mnie poruszyły.
Czyje? Świadectwa ludzi, którzy doświadczyli Jezusa. Dla mnie to w ogóle był jakiś taki szok, że ci ludzie mówią, a Jezus mi to, Jezus mi tamto. Tak jakby z Jezusem, wiesz, chodzili za rączkę do szkoły, znali się z Nim osobowo. Ty raczej z Niego drwiłeś. No ja nie chodziłeś nawet w koloradce po mieście, z tego co... No ja chodziłem spowiadać do katedry Piotra, znaczy do Legnickiego kościoła Piotra. Czyli i siadałeś w konfesjonale, żeby wstrzyknąć sobie działkę, no, ale w koloradce przy okazji wyspowiadać. Ale w koloradce też chodziłem, w kapeluszu, długim płaszczu, czyli glanach. Także co robiłem... było do złamania, złamałeś. Złamałem. Nawet się odsikiwałem do kropielnicy, wychodząc z kościoła po działeczce. I miałem polewkę, jak kobiety się żegnają świętym moczem koguta. Bo już to już potem, wiesz, nie ma oporów, nie ma hamulców, nie ma nic. Nie? I z tą mentalnością byłeś na tych rekolekcjach? Ja w momencie, kiedy miałem lat 16 i przestałem chodzić do kościoła, bo robiłem to dla rodziców, bo dla mnie to jakby to nic specjalnie nie znaczyło. Może dlatego, że jakoś nigdy nie spotkałem takich ludzi naprawdę wierzących. To był to taki moment, kiedy ja poszukiwałem bardzo różnych rzeczy. I buddyści, i Hare Krishna, i Bhagavad Gita, wiesz. Magia? Magia też. Mhm. Znaczy, dokładnie mówiąc, ja się zajmowałem wampiryzmem energetycznym, ale i wahadlarstwo, różdżkarstwo, i chodziłem na seanse spirytystyczne. No poszukiwałem gdzieś tam czegoś, tak? Chcę zrozumieć, co zadecydowało, że z tych rekolekcji nie wracałeś nastroszonym irokezem, tylko wracałeś jakby uznając to, że potrzebujesz pomocy, no bo to, znaczy, to się tam nie, dokonało, to, uznając bezsilność. Najważniejszy moment to było świadectwo takiej dziewczyny, która mnie po prostu, ona mówiła o przebaczeniu i mnie jakby to bardzo dotknęło, kiedy ona była tam gdzieś bardzo mocno zraniona przez swojego ojczyma, a mówi tutaj, że ona poznała Jezusa i była w stanie przebaczyć temu człowiekowi. I dla mnie to był jakiś taki szok, że ci ludzie są autentyczni, nie? Że nawet największe zranienia są w stanie pomieścić. No ale wiesz, że to gdzieś wypływa z ich serca. Ja byłem trochę przewrotny, bo ja powiem szczerze, że ja myślałem, że ja sobie posiedzę na tych rekolekcjach i zobaczę, trochę udowodnię sobie, że to, co ci ludzie mówią, to jest jakiś szwindel. No dobrze, ale dzień później, kiedy zaczęło już cię brać głód, no bo w pociągu wstrzyknąłeś tak. Wszystko, co miałeś. Nie zostawiłeś sobie na potem, na tym wkurzeniu, że biorą ci na jakieś rekolekcje. No łapie cię głód. I co wtedy? Dlaczego nie jedziesz do najbliższego miasta kupić działki, chciałem jechać. Tak, chciałem jechać. Był tam taki moment zawierzenia Panu Bogu życia. Ja pamiętam, to był taki bardzo ważny, bo ja z jednej strony gdzieś tam serce rwało się, tak? Bo czułem, że ci ludzie są autentyczni, prawdziwi, szczęśliwi, wolni. I kurde, wiesz, rwało się, nie? A z drugiej strony ten taki skończony człowiek był silniejszy, tak? Więc siedziałem, pamiętam, tam zwinięty w ławeczce, w embrionek i wołałem do Boga, jeżeli naprawdę jesteś, to proszę cię o wiarę, bo nie wierzę w nic. Przyszła? Przypełzła? Znaczy, pojawiła nie, się? Co, nie. Usnęła? Głód się nasilał narkotykowy. Mhm. Ja postanowiłem wysępić jakieś pieniądze od księdza i chciałem się zawinąć z tych rekolekcji. I oni wtedy powiedzieli, że oni się pomodlą nade mną wstawienniczo. Wiedziałeś, co to? Już miałem przedsmak tego, co się tam dzieje, bo oni się modlili językami, glosonalią, wiesz, tam różne dziwne rzeczy, spoczęcia w duchu, wiesz, tam... Już przywykłeś. Charyzmatycy, więc jakby to już tam mnie nie zaskakiwało, natomiast dla mnie jakby było nowością to, że tam jacyś ludzie nawiedzone Jezuski mówią, to się pomodlimy o umocnienie. Niech będzie, skoro dadzą na bilet. No, i to mniej więcej jakby taka była motywacja. No nie przypuszczałem, że się stanie to, co się wydarzyło, bo ja wstałem po 5-minutowej modlitwie bez jakichkolwiek objawów heroinowego głodu. Dla mnie było szokiem, bo wtedy jeszcze był jakiś taki podwieczorek, czyli ciasto drożdżowe z posypką ze śliwkami. I ja w jakby takim szoku pourazowym zjadłem cały taki talerz ciasta i zorientowałem się, że coś tu nie gra. Bo podczas nieżytu jelitowo-żołądkowego przy tym heroinowym odstawieniu, no nie jesteś w stanie nic jeść, nie? Nawet łyżki zupy. Znaczy, no jesteś w stanie, tylko że 3 łyżki oddasz, więc to się w ogóle mija z celem. Nie, tak? Nie, więc mówię, kurde, co się dzieje, nie? I zacząłem to analizować, mówię, kurde, przestała mnie wątroba boleć, w ogóle te wszystkie tu te sensacje górą, dołem ustąpiły. I mówię, ja na początek myślałem, że ja uległem psychozie tłumu. No i tam wszyscy, nie, Jezus cię kocha, Jezus cię uzdrawia, tam pa, 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 nie? Jak mnie to puści, to z turbo...
Hipnoza. Tego akurat nie pomyślałem, ale też myślałem o niebiańskiej energii, że otworzyli kanał, tak, i ta niebiańska energia. Potem myślałem, że jakiś bioenergoterapeuta utajony, nie wiem, tam gdzieś, wiesz, też... I tam... Nie? I kogucik teraz już w ogóle jest high life, szczęśliwy, nie? Ale ta modlitwa była jakby konsekwencją tego, że dzień wcześniej opowiedziałeś całe swoje życie w sakramencie spowiedzi? Tak. Co cię skłoniło? Dlaczego uklęknąłeś, by się spowiadać, nie wierząc w te wszystkie sakramenty, w te wszystkie świętości? Nie, ja nie uklęknąłem się spowiadać, ja po prostu poszedłem z księdzu nagadać. On tam spowiadał sobie, ja se siedziałem z nim na schodach i żygałem do niego różnymi moimi ideologiami, poglądami, frustracjami. Nawracałeś go. No nie wiem, czego nawracałem, ja go chyba chciałem bardziej sprowokować. Znaczy nie, wiesz co, to przysłowiowe takie wyżyganie się przyjacielowi, tak? Mm-hmm. Jest ci źle, idziesz do kogoś, pogadasz, nie? Ja już miałem takie napięcie na to, co się tam działo, że po prostu chciałem to... Aż się natrafił się ksiądz Szymon, no to mówię, dobra, no to mogę jemu, tak? Mm-hmm. A że człowiek ulicy, który co drugie słowo, to tam wiesz, J, P, Q, nie? Więc, a ten, wiesz, jak debil się na mnie patrzył i się do mnie cieszy. A to mnie jeszcze bardziej napędzało, nie? Więc ja tam wyżygałem w zasadzie wszystko. W tej całej mojej agresji, w tym takim całym moim jakimś takim nie oporze, który ja reprezentowałem całym sobą, on dostrzegł człowieka. I pamiętam, jak on mnie wtedy zapytał, mówi, jak mam na imię, nie? Bo nawet moja mama do mnie wołała Kogut, nie? Wszyscy wiedzieli Kogut, nie? Tam jakbyś zapytał Andrzej Sowa, jaki Andrzej Sowa? Kogut, nie? Kogut to Kogut, Andrzeja Sowy nie ma, nie? Więc zapytał cię Andrzeju? Andrzej mnie tam objął, mówi, Andrzej, ty masz świadomość, że te wszystkie Boże przykazania złamałeś, nie? Ja to, wiesz, trochę byłem zdziwiony, zaczęliśmy rozmawiać. Myślę, że to jego taka otwartość, ciepło. Znamy warunki spowiedzi, wiemy, że tam jest żal za grzechy. Żałowałeś? Znaczy właśnie, on mnie na koniec zapytał, mówi, nie żałujesz takiego swojego życia? Ja mu mówię, wiesz co, no, jak można nie żałować życia, jak ma się świadomość kilkuset działek i nara, nie? A on mówi, no nie chciałbyś żyć inaczej? Ja mówię, no pytaj trupa, czy by chciał zmartwychwstać. No chciałbym, nie? On mówi, dobra, no to jeżeli ty żałujesz, chcesz się poprawić, udzielę ci rozgrzeszenia. I to był dla mnie szok. Szczery żal, który się pojawił, nic dziwnego, no bo życie koguta nie za bardzo rymuje się z tym, co nazywamy życiem człowieczym, czyli życiem w pełni. Słowem, żal stał u podstaw uznania bezsilności. Haniu, dlaczego tak trudno osobom uzależnionym uznać, że są bezsilni wobec tego pociągu, czołgu, który przejeżdża przez nich w tej i z powrotem? Bo takie są mechanizmy uzależnień, że cały czas... Nawet jak choroba już jest bardzo rozwinięta, siedzi podpowiadacz czarny z ogonem i mówi, nie, dajesz radę, jeszcze dasz radę, próbuj, jeszcze dasz radę. I no tak wygląda mechanizm dumy i kontroli, że czy to jest narkoman, czy alkoholik. Stale myśli, że będzie okej, okay, że będzie okej. Okay. Ma nadzieję, że mimo środka, mimo tego spustoszenia, które się dzieje wokół niego, on jeszcze sobie radzi. Mówi się tak, że alkoholik to jest taka osoba, która leżąc w rynsztoku patrzy na wszystkich z góry. I to między innymi na tym polega. Natomiast wiadomo, że bezsilność jest czymś, co pozwoli przeżyć. Bezsilność w gruncie rzeczy dla osób uzależnionych, obojętnie od jakiego środka, jest punktem wyjścia do tego, żeby zwyciężać. Hania Ostrowska-Biskot, psychoterapeutka uzależnień, jest z nami pani Halszka Wasilewska. Pani Halszko, czy ta gotowość do tego, by boksować się z kimś nieskończenie silniejszym, czyli z chorobą, z uzależnieniem, była cechą wspólną gości, którzy opowiadali o odzyskanej wolności w pani programach? Padło tu takie magiczne sformułowanie, miłość do wroga. Tak. I mnie się przypomniało jeszcze inne sformułowanie. Wódka. A można mówić o wszelkiego rodzaju używkach, mnie zdradziła. Bo był czas na początku picia, że pewna dawka narkotyku, alkoholu doprowadza do tej euforii, do tego luzu i jest się zdrowym. Natomiast nie zauważa się, że ten początkowy przyjaciel domaga się ofiary. Musisz jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dam ci tą chwilę szczęścia, ale zapłać. Coraz krótsza chwila szczęścia, no, coraz większa cena. Jeszcze nie wiadomo, że to jest cena. Dochodzi do momentu, w którym już się uchlałem albo już straciłem przytomność z powodu narkotyków, a euforia jeszcze nie nadeszła.
Ja już się przewróciłem, już żygam, a euforii nie ma. Zdrada. Przyjaciel zdradzi i wtedy zaczyna być wrogiem. Miłość upada, jest słabość. Ale musi przyjść ktoś, kto powie, no słabiaku, nie jesteś aż tak słaby, jak myślisz. Wstawaj. Strasznie trudno znaleźć tego człowieka. Ja myślę, że pani, podziwiam panią, to pani była aniołem. Jestem przekonany, że na pewno odegrała swoją ważną rolę. Haniu, bo co prawda on nie płaci już, ten nasz kochanek czy kochanka, tym, co wcześniej. I być może jest tak, albo na pewno, jak mówi pani Halszka, że nie ma owej przyjemności, ale co z tego, jak on już mnie trzyma oburącz za gardło, mocno wciska jabłko Adama na sam dno i nie ma sposobu, żeby odgiąć te palce. Czy istnieje taki sposób? Jeśli tak, to jaki? Takich sposobów jest wiele, prawda, że ludzie gdzieś idą po pomoc albo ktoś do nich przychodzi. Taką wspaniałą formą sposobu na to, żeby zdjąć te palce z szyi, jest wspólnota anonimowych alkoholików. Taką wspaniałą... Narkomanów, hazardzistów, no seksoholików, tak, inne wspólnoty, no tak, tak to w zależności od tego, jakie jest uzależnienie. To jest drugi człowiek, to jest modlitwa. Różnie, każdy ma swoją drogę. Tylko warto, żeby ją podjął. To ja zawsze też powtarzam, że trzeźwienie, zdrowienie z jakiejkolwiek substancji, czy to chemicznej, czy takiej wynikającej z zachowań, jest dla bardzo odważnych ludzi. Dla bardzo odważnych ludzi, czasami mówię dla kozaków. To poznajmy trzeci, ostatni dzisiaj rozdział tej historii kozaka, który jest dziś naszym bohaterem, dziś naszym ocalonym. Żebyście byli wytrwali, żebyście nie ustawali w modlitwie, a możemy zacząć od dzisiaj, od teraz. Dowiedziałem się, że gdzieś tam ktoś mnie obgadywał, że o, ten kogut to tak wpadł z skrajności w skrajność, nie? Że tutaj narkotyki, coś tam, a teraz tak mu odpierdzieliło, nie? Ale ja się cieszę, że mi tak odpierdzieliło, tak? Ale dlaczego ja mam nie mówić o tym, że Bóg mi dał nowe życie? Bóg mi dał nowe życie, to jest fakt. Nie bójcie się. Nie bójcie się, ja jestem. Dałem Panu Bogu się znaleźć. Dałem się Panu Bogu ocalić. Pan błogosław Pani wydaje, kiedy będziemy spożywać. Amen. Smacznego. Jak mnie Pan Bóg uzdrowił z narkotyków, ja mówię, Boże, jakie to jest piękne, nie? Jakie to jest piękne, że teraz ja mogę się cieszyć zupełnie inaczej, postrzegać tą moją rzeczywistość, jakiś święty spokój. A z tymi babami to już na pewno przez rok na żadną babę nie popatrzę, nie? Już miałem tak tego wszystkiego dosyć. No i pewnego razu przyjechałem do tego Bytomia, kupiłem kwiatka i mówię, kurde, nie mogę przestać o tej dziewczynie myśleć, nie? Mówię, a najgorsze jest to, że mówię, ona mi się w ogóle jakoś nie podobała, nie? Nie była w moim typie, nie? Mówię, kurde, a ja nie mogę o niej przestać myśleć, nie? I... No i w zasadzie tak to się zaczęło. 3 miesiące później wiedzieliśmy, że chcemy wziąć ze sobą ślub. No i w konsekwencji jest jak jest, no. Pchamy ten nasz wózek. Kogut to był rockman, kogut to był anarchista, kogut to był no future. Pabiarz, oszust, dealer, kanciarz, kłamca, złodziej, paser. No i tak mogę wymieniać, kim był kogut, tak? Natomiast dzisiaj to myślę, że przede wszystkim staram się być Bożym dzieckiem, bo jakby Pan Bóg wrócił mi moją godność człowieka. Dzisiaj staram się być mężem, byle jakim, ale się staram. Dzisiaj staram się być ojcem. Staram się być dobrym człowiekiem. Natomiast to, czego się w życiu nauczyłem, to mówić przepraszam, to mówić proszę, to prosić o przebaczenie. No to są takie rzeczy, których gdzieś tam kiedyś nie miałem, tak? Na tych sielankowych saneczkach, które przed chwilą oglądaliśmy wraz z Andrzejem, niestety Andrzej się przeziębił, ale co tam takie przeziębienie, co tam nawet największe zapalenie oskrzeli, jeżeli możesz opowiedzieć historię uzdrowienia totalnego. Głód narkotykowy, jak Państwo słyszeli, który nigdy nie opuszcza od tak sobie, po modlitwie przestaje obowiązywać. Wolność dana niemal za darmo w momencie, gdy
uznał bezsilność, gdy zaczął szukać pomocy. Jeśli wy szukacie pomocy, szukajcie też nas na Facebooku. Tam, myślę, wymiana myśli, doświadczeń i takiej dużej porcji nadziei i wskazówek, którędy do wolności. Dziś są z nami osoby, które do tej wolności zmierzają od czasu dłuższego. Sławku, powiedz mi, z czym tobie najbardziej kojarzy się słowo bezsilność i jaki był ten moment, w którym uznałeś, tak, ja, Sławek, zawiodłem w swoim życiu i potrzebuję pomocy. Znaczy, ja przyznałem się, że jestem bezsilny, jak trafiłem na odwyk do Pruszkowa i ja byłem cały czas przekonany, że ja jestem mocny. Ja jestem jak bezsilny, nigdy nie byłem bezsilny, zawsze byłem silny, ale trafiłem na odwyk. Oczywiście nie chciałem tam iść, no ale trafiłem tam. No ale co, z siłą przywiedli? Nie, ja podświadomie, ja chciałem iść i nie chciałem iść. Ja nie wiedziałem w ogóle, czego ja chcę. Tam dopiero dowiedziałem się, na czym polega moja bezsilność. Zrozumiałem to, że sam nie dam rady. Mhm. A chciałem. Chciałem to, chciałem już, nie wiem, być sobą. Być sobą, bo ja nigdy nie byłem sobą. Ja byłem zawsze kimś innym. Starałem się być, ale nigdy to nie wychodziło. Pawle, jest z nami Paweł, który jest z daleka, bo aż ze Szczecina przyjechał dziś do studia, także żeby dzielić się ową nadzieją. Pamiętasz ten moment, w którym uznałeś, że Paweł ma problem? W moim przypadku to było bankructwo całego planu na życie, idei. I to była cela więzienna, gdzie wylądowałem. Jeszcze tam nie rozpatrywałem to w kategoriach takich, czy to jest alkohol, czy ja sam sobie jestem winien. Żona moja, Gosia, która przyszła tam do więzienia z tą nadzieją, że można żyć inaczej. Oczywiście to jest droga, proces, który trwa do dzisiaj. Ja się zmagam oczywiście cały czas z tą swoją grzeszną naturą, która tam wierzga we mnie. Ale Pan Bóg wie, co jest dla mnie właściwe. Jeżeli Państwo dzisiaj szukają rozwiązania, dziękuję Ci, Pawle, jak pomóc osobie bliskiej, która boryka się z jakimś potężnym kryzysem, być może właśnie z uzależnieniem, to dla Państwa zaraz po zakończeniu naszego programu numer telefonu 530 90 90 70, 530 90 90 70, tam psychologowie spróbują pomóc, wskazać tropy, dać nadzieję, albo dowiedzą się Państwo, gdzie tej pomocy szukać. No właśnie, przed chwilą padło, że każdy ma szansę. Pani Halszko, czy rzeczywiście nie ma ludzi pozbawionych szans, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znaleźli? Co w życiu już stracili? Co przegrali? Od czego się uzależnili? Czy zawsze jest droga wyjścia? Bóg nam może wskazać kierunek, ale naszymi rękami każe to robić. Wszystko, co robimy w życiu, jest wyborem. To nie on za nas decyduje. To nie wierzę, choć tak niektórzy twierdzą. On nam każe wybierać. Pozwala. No to patrz, co ci proponuję i wybieraj. Problem może się pojawić wtedy, i tu zwracam się do Hani, kiedy ten wybór rzeczywiście jest czymś ciągłym. Dlatego, że dopóki piję, dopóki jestem uzależniony, nie mam wyboru. Gdy pojawia się wolność, trzeźwość albo na początku abstynencja, te wybory są codziennie. Ciągle muszę... Co godzinę. Co 20 minut. Jak sobie poradzić z tą pojawiającą się, może nawet niechcianą, wolnością? Znaczy, pewnie to jest u każdego troszeczkę inaczej. Natomiast ja uważam, u każdego jest to możliwe. U każdego jest to możliwe. Cytuję zawsze mojego ulubionego księdza z Karlsbergu, który mówił: pycha z nieba spycha. I odrzucenie pychy w momencie, kiedy się chce pójść do wolności, bardzo pomaga. I jak już to się zrobi, chociaż o ciupelek, to wtedy jest łatwiej. Jestem ciekaw, co powiedzieć w tych pierwszych zdaniach do tego, który przywlókł swoje ciało, by mam lekki kłopot z piciem. A widać po całej twarzy, po całym fizis, że jego już prawie nie ma. Od czego zaczynasz, Hania? Powiedzieć: fajnie, że jesteś, że przyszedłeś. Spróbujemy, damy radę. I tak zresztą funkcjonują wspólnoty, że jak przychodzi nowy człowiek, obojętnie kto go tam przysłał, czy komisja rozwiązywania problemów, czy policja, czy mądra żona, czy sąd, czy mądra żona, czy dziecko, to właśnie bardzo ważne jest, jak on zostanie tam przyjęty, jak właśnie poczuje na plecach rączkę, która go życzliwie klepie i słyszy: fajnie, że jesteś. Bo przecież osoby uzależnione na ogół są wszędzie odrzucane. Usiądzie w tramwaju, śmierdzi, no to się wszyscy przesiadają. Wejdzie gdzieś tam też,
komentarze, uwagi i tak dalej. Pracując z bezdomnymi wielokrotnie właśnie później już, jak moi pacjenci trzeźwieli, mówili, że no nie wiedziałem, co mi tam powiedzą. Bałem się, że znowu mnie wyrzucą. Nie wyrzucić, dać nadzieję, że fajnie, że przyszedł i możemy gdzieś powędrować kawałek dobrą drogą. Chcę panie Halszkę zapytać jeszcze najważniejsze doświadczenie z tych 11 lat solidnej pracy przy programie Wódko Pozwól Żyć to? Nawet wtedy, kiedy już czołgasz się do góry, masz prawo do błędu. Mhm. Lepiej z tego prawa nie skorzystać, bo boli. Ale jak popełniłeś błąd, otrzep się i czołgaj się dalej. Do przodu i do góry. Andrzeju, jesteś dziś szczęśliwy. Bywasz w każdym razie. Ostatnio wpadłem na pomysł, że jestem pełny. Pełny czego? Pełny pasji, szczęścia, marzeń, spokoju. Tak, bo co do pokoju, to jeszcze myślę, to głęboka praca, żeby pokój osiągnąć ducha, bo jestem niepokorny duch. Jestem kochanym człowiekiem i to mi pomaga przede wszystkim. Tak? Kochającym też. Widzieliśmy na sankach z sarenkami. Staram się, wiesz, to, że gdzieś... Tu jest ten wątek też poruszany cały czas, tak? Czyli i terapia, i AA, i terapia, i wspólnoty ludzi wierzących dają praktycznie to samo, nie? Dobrze, że jesteś, nie? Chcemy cię kochać, chcemy, żebyś nas kochał, jesteśmy w stanie z tobą dalej iść, nie? I to mi to bardzo pomaga. Czy jesteś czujny? Czy uważasz, że to, co się zdarzyło w twoim życiu, to już daleka przeszłość, że te wieże ostrzegawcze wystawiłeś na tyle daleko te flanki, że nie grozi ci powrót na samo dno? Czy czasem myślisz, znaczy, kto wie, czy to szczęście potrwa? Powiem tak, mam takie jakieś przekonanie w sercu, że dopóki będę się trzymał Pana Boga, to będę trwał. Nie zawiodłem się na Nim, więc wiesz co, też głupio by było zawieść Jego. Ale jak wiemy, nawet wtedy, gdy ta niewierność się pojawi, to zawsze jest punkt powrotu, tak jak mówiła pani Halszka. Będziemy upadać, grunt, że szybko wstawać. No wiesz co, no właśnie to jest fantastyczne w chrześcijaństwie. Myślę, że nie zaczynasz od początku, tak? Leżysz i od tego momentu, gdzie leżysz, nie spadłeś na samo dno, tylko możesz wstać i iść dalej, tak? I to jest fantastyczne, nie? Dziś w Ocalonych był z nami Andrzej Sowa. Szanowni Państwo, wzruszenie to mało. Powiem, że spełnia się marzenie bardzo wielu osób, że oto po latach znów w telewizji publicznej możemy mówić o tak palącym problemie, jakim są uzależnienia. Nie tylko wódka, nie tylko narkotyki, nie tylko hazard, ale cała masa ludzi traci swoje życie choćby przez 20-godzinny dzień pracy, przez całonocne sesje ze smartfonami, przez gry komputerowe, dopalacze czy kłopoty żywieniowe. Depresja. O tym wszystkim będziemy mówić w naszym programie. A dla tych, którzy pragną pomocy i szukają rozwiązania, uruchamiamy linię pomocy Ocaleni. 530 90 90 70, a jak będą dzwonić Państwo gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych, to na początku 48 530 90 90 70. Przez 2 godziny po zakończeniu programu czekają na Państwa pod tym numerem psychologowie, terapeuci, ludzie, którzy mogą podpowiedzieć, jak pomóc sobie i bliskim. Przypominamy również, że jesteśmy na facebookowym profilu i pod adresem mailowym ocaleni@tvp.pl. Tam nas szukajcie i oczywiście do zobaczenia tu za tydzień. A teraz puenta artystyczna tego spotkania. Prezent dla Andrzeja, który skomponowali Arkadio i DJ Dugi. Zaczynał od jarania, skończył bez żadnych barier. Chciał wchodzić przez lustro do świata baśni. Naprawdę nie było relacji z ojcem. To zostawiło pustkę, którą uzupełniło poznawanie świata hurtem. Andrzej wciąż swoim nurtem wypływa za burtę.
Pani ma niezły burdel, karmi się ciągłym buntem. Było coraz trudniej, złudne życie, brak kultury. Wpadał w furię, znał piwnicę, w której zjadały go szczury. Takie życie, takie owoce, w końcu przyszła do niego pomoc. Kumpela go wzięła, umyła i chciała przekazać mu przez to wiadomość. Jechali pociągiem na rekolekcję, on się dowiedział, jaki jest plan. Chciał ją wyrzucić z wagonu i znowu powrócić w to miejsce, by zostać sam. Robił wszystko, by uciekać, chciał hajs na działkę. Ksiądz mówi, żeby poczekał, to coś się znajdzie. Czuł ciepło i dreszcze, modlitwa jak lawa do głowy. Właśnie tak Bóg mu zabrał ten głód narkotykowy i stał się wolny. To ćpun w kościele, co dziś ma Eucharystię, nie tylko w niedzielę. Nagle spokojny, bo spotkał Boga tak zwyczajnie. To on dzisiaj trzyma go na nogach i stał się wolny. To ćpun w kościele, co dziś ma Eucharystię, nie tylko w niedzielę. Nagle spokojny, bo spotkał Boga tak zwyczajnie. To on dzisiaj trzyma go na nogach. Dzisiaj trzyma go na nogach. Tak zwyczajnie, choć w kościele.